No, witam serdecznie. Wczoraj skończył się UAC, czyli właśnie International Europejski w Londynie, no i wygrał legendarny już Todd Reckless. I tak, no i tym takiem się zajmiemy po prostu, bo no wiecie, pan Norwek uznał, że świetnym pomysłem jest po prostu połączyć oba te Charizardy. No bo mamy tak, Charizarda z Pidgeotem, no i Charizarda z Bibarerem. No i sobie pomyślał, czemu by nie połączyć oba? No i mamy prócz samych Charizardów, no tutaj dominują Charmandery z Obsidiana z mniejszym HP, no i z atakiem Head Tackles, no i jest jeszcze jeden Charmeleon oczywiście z Paldean Fates, który ma bity Flare Veil, który chroni Charizarda przed efektami. No i oczywiście same Charizardy oczywiście. No i mamy tak, Pidgeoty do wyszukiwania. No oczywiście za pomocą abilitki Quick Search można wyszukać dowolną kartę, jaką się chce. Dobra, otwórzmy jako image. Będzie łatwiej. No, mamy jeszcze Radiant, czyli Rizarda na finishera, wiecie, no za każdą zdobytego prize'a atak skraca się na o jednego no, energię. No i oczywiście wspomniany Bibarar do drołowania do 5. Mamy Rotoma, żeby na początku dobierać aż 3 karty. Lumineon do wyszukiwania supporterów. No i to, co może zaskoczyć lub nie, ale tam grana jest Klefa, zresztą nie tylko w wariancie Reklefa. Klefa ta ma darmowy atak, który pozwala dobierania do 7 kart, więc to jest całkiem spoko w sytuacjach awaryjnych. Można sobie tą Klefkę poświęcić i co ciekawe ma nawet darmowy retreat, z czego co ja widzę. Mana Fiji raczej jako protekcja. Na co tam jest? 3 Arweny, 3 Iono, 2 bossy, 2 profesory Turo do wyciągania Pokemonów. Na przykład można się wtedy pozbyć no, Rotoma i na przykład Forest Silstona. Roxanne do Disruptu. Tak, no bo może się zdziwić, nie lub nie, ale Charizard teraz korzysta z Roxanki. To już jest ciekawe. Team Yodel's Chair, który dotychczas był kojarzony ze Snorlax, który pozwalający wtasować supporterów. Rów i tam Pokemony, tam trainerów różnych, no pozwala oczywiście na wtasowywanie po prostu supporterów i Pokemonów, Rare Candy właśnie do przyspieszania ewolucji, czy to Pidgeotę, czy to samych Charizardów. Mamy Ultra Ball do wyszukiwania Pokemonów, Buddy Puffy, żeby tam rozłożyć ławkę z mniejszymi Pokemonami, na przykład Pibale, Widufem i Charmanderem, czy na przykład tą Klefą. Road do recyklingu, Nest Ball awaryjnie właśnie też do tego, do większych Pokemonów oczywiście, takich jak Roto, czy The Charizard, Counter Catcher, jak się switchujemy, kiedy jesteśmy do tyłu, Prime Catcher robimy zamiany na dowolnego swojego Pokemona i przeciwnika, odkurzacz do niewygodnych itemów, Force jest to do wyszukiwania dowolnych. No i oczywiście Choice Belt na fałki, no choć populacja tego itemu będzie dużo mniejsza z tego powodu, że no za rok raczej nie będzie w ogóle żadnych fałek, więc Choice Belt pójdzie odstawkę. Defense Ban, jakbyśmy byli do tyłu i zadajemy więcej 30 Collapse Stage Dium do redukcji ławki oraz 6 energii. Ciekawe, czy to połączenie jest dobre. No sobie tu gramy, ale jestem ciekaw tego Charizarda, bo mam już go tak propo złożonego. Prawie, bo nie mam Prime Catchera, więc go kupię później. Ale jaka będzie fajna zabawa. No dobra, reszka. Możemy pójść pierwsi, nic się nam nie stanie, prawda? No, czasami Charizard lubi pójść pierwszy. Mamy Klefusie, spoko, smogła pójść. Aha, no, to jest chyba Dialga, tak? Dialga. Tak po stalowych energiach tak czuć tu, że to będzie Dialga, zgadza się? No, jest Buddy Puffin? A nie, Goldengo, jeszcze lepiej. Tak, zrobimy sobie Buddy Puffin, wyszukamy sobie Bidufa i Pidgeota, PJ'a.
Odczepniemy energię. No i oddajemy turę. Jeżeli mi nie zrobi Iono, to będzie super. Dobra, nie zrobił Iono, więc no widzę, że tutaj Call for Family zrobił. No dobra, ale za to mamy. Już możemy wystartować z Rare Candy. Tak, będzie używać. Chyba dwa wystarczą. Pyk i pyk. Bibarera też ewoluujemy i sobie go od razu też użyjemy. Możemy jeszcze zrobić tak. Dyskarduję jedną energię oraz Roxan, by poszukać sobie, o ile jest. Jest. PJ-a. Ej. Lecimy! Dobra, jestem jak na... No widać, że ten deck się bardzo fajnie rozkręcił. No, ręka tutaj już dużo lepsza. No i mamy Rare Candy. No dobra, mamy już nasze Goldengo. Tylko ile on musi Goldengo zrobić? To jednak jestem bydlem. No, tylko wiecie, jak na razie to jeszcze mi nie zrobi długu. No my jesteśmy darkami, więc... Wow, superior superiorem? No i chyba on musi... Wubudubu zrobić, tak? Czy wystarczy tego wubudubu? O, prawie! Brakło jednej. Znaczy dobra, a, oponent poddał się! No tak, bo w sumie co by to zmieniło w sumie. No bo to też wywołuje kolejnego czarka przygotuje i tak dalej, więc oponent się poddał. No, a tak, norweska myśl technologiczna, małe do interesów. No, faktycznie czarki lubią zaczynać zawsze pierwsze. No dobra. No to kto tym razem zacznie, bo ja nie decyduję. I na co tym razem gramy? O, znowu zaczynamy piersi, okej. Okay. To ja sobie wystawię Rotoma może. Aha, i znowu gramy na Goldenko! Mamy Charmeliona, robimy Bad Bad Puffin. No to poszukuję sobie Bidoofa i Pidgeota. Czy Luminaum jest potrzebny? Znaczy jak na razie zrobię sobie Instant Charge. Bo to jest zagwozdka stulecia. Dobra, no to sobie dał energię, sobie zrobił Call of Family, tak? Wyzywamy rodzineczkę z kolejnym Goldengo na czele. Okej. Okay. Robimy sobie Ultra Bola, Counter Catcher jak na razie niepotrzebne, znaczy nie wiem, czy w ogóle będzie. Co robimy? PJ-a. Dobra. Znaczy, mogę jeszcze zadać... Nesta Poczarka, no i sobie zagramy Arvena, tak? Po cukierek...
Mi się wydaje, że Choice Belt nie będzie mi potrzebny. No, chyba, że będzie palp. No i robimy sobie Rare Candy, tak? No i tutaj robimy taką klasyczną sztuczkę. Szukam tam Charizarda. Odpalamy Faustaurkę, bo szukamy Rare Candy. O ile jakieś jeszcze jest, to? Ty, gdzie to? O, nie ma Rare Candy! A co ja sobie myślałem, kurwa, że jest? Co? O ja, wszystkie trzy Great Candy się sprajzowały, niedobrze. Ale nic nie szkodzi. Sobie weźmiemy... No dobra, no to w sumie tak, wyewoluujemy tego Charmeleona. Bibarer. Pyk. I w sumie instant charge. Właśnie się dowiedziałem, że Rare Candy został sprajzowy. Dwa Rare Candy poszły. Trzy Rare Candy, co ty nie ma tych Rare Candy? No kurwa, jedno się trafiło. Nie, dobrze. W sumie może to nawet lepiej było, bo że zwanshotuję Goldengo. Znaczy, użyję sobie Defense Panda. O ile nie zrobię. Znaczy wiem, żeby zrobiło. Choć tak, Goldengo nam teraz ma się już nieco lepiej, no bo teraz już nie ma tych puffów. No. Czy wystarczy? Tak, wystarczyło. Papa Rotom, i tak by... I tak dużo pomogłeś, stary. Okej. No to tak. Ja tu robię... Yeah, jasne. Sure. Awaryjnie mogę dać tę klefę. No i tutaj... Wystarczy. O, matko boska, święto krzyska, gdzie jest? Aaaa! Nice! To było mi potrzebne. Kurwa, Radiant Charizard. A bo tak, że akurat tutaj ten wariant jest bardzo przemyślany. W sumie łączy trochę najlepsze cechy zarówno tego Pidgeotowego, jak i Bibarrowego. Jeżeli mi zbije, no to wtedy wykorzystam to, że trafił mi się ten Radiant Charizard. Ale mi nie zrobiła Iono, kurwa. No w sumie nie wiem, po prostu wyrzucić Iono. A mi zrobić to. A nie, on teraz zagrał Adama, który no właśnie dyskarduje i potem szuka dwóch kart z ręki. Więc to jest dobry moment. No tak, raczej chodzi o to, że Adam no, wymaga dwóch dyskardów stalowych energii, jeśli ma się na ręce. I potem się szuka dwa. W sumie w przypadku tego buildu nie jest to takie... Kurwa, zaś głupie. Dobra, Greninja, tak, tak, super, robimy... No, dobrze myślałem, że ma darmowy retreat. A trzeba przyznać, że... No dobra, teraz szalony plan, no bo wykorzystam fakt, że no zaćkał mi Charizardo.
Zagramy sobie Arwena, no tak. Zrobimy sobie Rolda. I ja tu się wtasuję tego Charmeleona. To... No, sobie co odwalimy. A mógł mi zdyzraptować rękę. A tak to mam dwie rare candy. Tak, okazało się, że większość candysów wylądowała w prizach. No i tu się zaczęło upsi dupsi. A przyznam, że ten deck się jakoś specjalnie się nie brykuje. Wiesz co robisz? No i znowu Adama. Czy też nie mam Ajo. No dobra, użyjemy. Znaczy tak, zrobimy taki numer, że użyję Turos scenario, żeby hop hop wyjąć. Tak, też szkoda. No w sumie tak. Więc to... No i patrzymy, czy on ma to co chce. No tak, ma. Ale czy jest w stanie mnie znokautować? A więc tak. Bo ja mogę wylecieć. O nie, chyba jest w stanie znokautować, no niedobrze. Czy też mogłam bossa zrobić, ale też nie miałem jak go wycofać, więc coś musiałem zrobić. Czy wystarczy energii? No oczywiście, że tak. A tym razem ten Goldengo był już godnym przeciwnikiem, lol. No się udało. No dobra, no... Jeszcze będzie jedna runda, no bo tamten poddał. No ale też z drugiej strony same Goldengo, z czego jeden wyszedł, drugi nie wyszedł, to też jest lol staw trochę. A co jakbyśmy zaczynali? Drudzy? W sumie no i tak nie wiem, na co gram. Czy to są jakieś... Kurewskie żarty. No to cudownie powiem. Gra lubi mi robić fikołki. Aha, to jest lewit. To jest chyba tranidozor, tak? No to mamy tutaj już taki deczek mniej konwencjonalny, ale przynajmniej w końcu coś innego, no bo dwa Goldengo to trochę za dużo. Ale tak, tyranidozor. I co to jest? Aha, pod... No to dalej, robi pas. Aha, Rotom w prajzach, not good. To może... Kurwa bidów, a nie.
że... Okej. Okay. Niedobrze. Mamy sytuację wręcz tragiczną. A z czego co za przeciwnik też, no tak. Se, no, PJ też go, nie? No ale niedobrze, że Roto poleciał w prajzy. Chory, przydałby się też Heavy Bell. Ale widzę, że też jest przeciwnik w dupie. Aha. Pas. Ja pierdolę. No nie fajnie. O, Master Ball. Ty no, teraz tylko gra zrobiła mi chuja. PJ, dobry. Aj, nie, by dorwać jakiś Ion. No, bidów. No, zajebiście. Ale to nie pomaga. No to tak, nie pomaga. No dobra, teraz Candy, Quick Searcha co zrobi? Ja nie mogę, już zaczyna się. Show must go on. I Ritkę, dobra. Tu jakieś wodne występują? Aha, Greninja i tam Erden Selianie. Ale widzę, że przeciwnik ma się lepiej. Ale też z drugiej strony grad mi tak potasowała to tak dziadowsko, że ja już wolałem Mulligana niż taką rękę. Wiecie, czasami już lepszy jest ten Mulligan niż na przykład ręka, która cię paraliżuje. Cóż, no trochę to zajmie wieczność. Aj nie, może chciałabym coś innego. Czy jest z tą ręką nie tak? Kurde, bym się też do czegoś dokopała, gdyby nie fakt, że Rotom był jest w prajzach, więc też cudowna tasu. Tu nam wychodzi. O, Gible jest jeszcze. To jest Tyranidozaur z Giblem. No i. No to się to u niego rozkręca bardziej niż moje. Jeżeli w którychś prajzach jest Rotom, to ja się zaćgam. No, Quick Search. No i Rare Candy, no i wchodzi on. Tyranidozor. I mnie jebie. Kuwanacz, dajcie mi coś. No kurwa. Defense pan to tak. No niestety zostaje mi się tak pomieść. Aha. No niedobrze, powiem tak, bo teraz tak ta gra to tak. No dziadosko tak potasowała, no. Rękę. Że ja pierdolę. Czasami kocham, jak gra tasuje, czasami tak tasuje beznadziejnie, że... Zastanawiasz się, co kurwa poszło nie tak. Gilbert jest jeszcze, ja nie.
A co, może użyć wróżki i to czy nie? No kurwa, no to będziemy się poddać grę, jeżeli tak. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy... Dupa! No, zajebiście, kurwa, chciałbym coś... Co, mam zgłosować na tego Gibla? I liczyć, że będzie super? A, no gdzie tam? A gdzie tam Hydro Laser będzie? Jeb. Co byście myśleli? Czego źli? Aha, jeżeli będzie dupiata ręka, to ser. No dobra, mogę to zrobić. Dobra, nie mamy wyjścia. Muszę zrobić, co trzeba. Zrobić. No, w końcu, kurwa, mać normalna ręka, jak. I co teraz? Ale dawno nie... Czeka zawsze, jak ci idzie całkiem dobrze, to nagle, kurwa... Taki numer ci robią, że... Że ewolucja poszła. No kurwa, poszło się to jebać tak mocno, że... Jak to się stało? Oj mnie kurwa strzeli tym czarkiem. Też mi strzelisz? No kurwa mać. Opiewa Charizarda mam. Sorry, to zostałaś ty tylko. No niedobrze. No nie widzę sensu. Dziękuję ci. Mógłbym jeszcze zrobić ultrabola i tak dalej, ale nie da rady. Już poddaję. Mogłem po... No tym razem się nie udało z wielu powodów, bo tym razem poszłaś... Dek się nie rozkręcił i... Szkoda. No ale mimo wszystko akurat i tak tym się dobrze gra, tylko tutaj akurat to gra potasowała beznadziejnie, a nie to, że dek jest słaby, bo tak naprawdę ten dek jest naprawdę dobry.